Donald Tusk napisał, że taktyczne głosowanie części zwolenników koalicji obywatelskiej na trzecią drogę pozwoliło nam odsunąć pis od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą nasze własne przekonania. Bardzo podobny wpis umieścił Robert Biedroń. I tu cytat: „Taktyczne głosowanie części zwolenników lewicy na trzecią drogę pozwoliło nam odsunąć pis od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą nasze własne przekonania. A jak te bardzo podobne słowa Donalda Tuska i Roberta Biedronia skomentowała pani Anna Maria Żukowska z Lewicy. Wielkie umysły myślą podobnie. Nawet bym powiedział, że bardzo. Szymon Hołownia z kolei napisał, że mieliśmy pokonać pis raz na zawsze, nie na sto dni. Polacy chcą od rządu efektów, reformy szpitali, lepszej szkoły i prostych podatków. To cel zapisany w dwunastu gwarancjach trzeciej drogi i polskiej 2050. Panie premierze, dość kłótni, do przodu. Władysław Kosiniak-Kamysz także umieścił wpis Polacy oczekują od rządu konkretów i to gwarantuje trzecia droga. Nie czas na przepychanki, tylko intensywno pracę, by przywrócić normalność i zagwarantować Polakom bezpieczeństwo. Dość kłótni do przodu. Tu też jak widać wpis podobny do Szymona Hałowni. Już nie będę mówić, że wielkie umysły myślą podobnie.